Jestem na ulicy Kilińskiego w Katowicach. Tutaj mamy taki łuk drogi, przy którym trzeba bardzo uważać, bowiem omijając parkujące pojazdy, trzeba wyjechać aż na pas dla kierunku przeciwnego, a wjeżdżając oczywiście na ten pas dla przeciwnego kierunku, no trzeba pojazdom tam jadącym ustąpić. Natomiast tutaj już na tej drugiej prostej, jeżeli miniemy się z pojazdami sprzeciwka, tak jak ja to zrobiłem teraz, odjedźmy, moi drodzy, troszkę od tej prawej strony. Nie bójmy się nawet tutaj nieco naruszyć tą linię ciągłą. Zwróćmy uwagę, że te miejsca parkingowe, które tutaj są, tak pewne jak i po drugiej stronie, powodują, że te zaparkowane pojazdy nieco na drogę wystają. I tak omijając te pojazdy, dojechaliśmy do skrzyżowania z ulicą Miarki, przy którym to skrzyżowaniu mamy znak stop. W miejscu, gdzie mamy wyznaczoną linię, to oczywiście się zatrzymujemy, natomiast tutaj nie mamy w żaden sposób widoczności tak na jedną, jak i drugą stronę. Wobec czego podjeżdżamy sobie do przodu i to w tym miejscu właśnie powinna być linia zatrzymania. Tutaj się ponownie upewniamy, czy nic nie jedzie. Ustępujemy pojazdom, które będą jechały w tym wypadku ze strony prawej, natomiast z lewej mogą pojawić się również rowerzyści. Oczywiście, gdybym skręcał lewo, to również pojazdom sprzeciwka. I ruszamy sobie do ulicy Andrzeja.